Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w środę 24 marca. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Haszlacha, z filiału Parafii Ewangelickiej w Cieszynie, wszystkich naszych oglądających i naszych słuchaczy. Cieszę się bardzo z tego powodu, że możemy ten dzień rozpocząć ze Słowem Bożym. I pierwszy dzisiejszy fragment ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, 28 werset. Błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I drugi fragment z Nowego Testamentu: wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi. Kiedy patrzymy na ten fragment ze Starego Testamentu, to chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na jego początek i na jego koniec. Dlatego, że na początku jest powiedziane, że Pan Bóg błogosławił ludziom. Bóg ludziom błogosławi i mamy pewne konsekwencje tego błogosławieństwa. Jest też mowa o konkretnych postawach, które ludzie mają przyjmować. I werset kończy się stwierdzeniem, aby ludzie czynili sobie ziemię poddaną. I wydaje mi się, że w tym momencie można byłoby stwierdzić, że jest to jakaś trudność. Dlatego, że za każdym razem, kiedy mamy sobie czynić coś poddanym, to tak naprawdę łatwo jest się umiejscowić jako ktoś lepszy, umiejscowić siebie wyżej i wtedy traktować tą drugą rzecz, albo drugiego człowieka także, właśnie z wyższością. I można to zauważyć, że bardzo często dzisiaj traktujemy Boże stworzenie. W tym kontekście jest mowa o ziemi. Właśnie z taką wyższością. Niespecjalnie interesuje nas jej los. Ale czy o to w tym wszystkim chodzi? Kiedy Pan Bóg mówi do ludzi, aby czynili sobie ziemię poddaną, chodzi też przede wszystkim o pewną odpowiedzialność za tę ziemię. Ludzie nie byliby za nią odpowiedzialni, gdyby nie Boże ustanowienie. Dlatego też, patrząc na ten fragment, powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że tutaj jest przed nami wielkie wyzwanie, aby o ziemię się troszczyć, aby o nią dbać. I wydaje mi się, że bardzo dobrze ten fragment łączy się też z drugim wersetem, gdzie jest napisane, że wszystko jest wasze, a wyście zaś Chrystusowi. Apostoł Paweł, pisząc ten werset, podkreśla fakt, że bardzo często mamy tego typu tendencje do stwierdzania, że wszystko jest nasze, to w tym momencie możemy zrobić wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Paweł podkreśla, że zarówno w kontekście Kościoła, jak i takiego codziennego życia, kiedy myślimy, że coś jest nasze, to powinniśmy przede wszystkim zdać sobie sprawę z faktu, że my jesteśmy Chrystusa. A kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy kogoś, kto przyjmował postać sługi, kto nie uważał siebie samego za lepszego, ale kto przychodził z otwartym sercem do drugiego człowieka, odpowiadając też na jego potrzeby w danej sytuacji. Dlatego też przyjmując postać sługi, myślę, że warto jest popatrzeć na ten cały świat, który nas otacza, ale także popatrzeć na drugiego człowieka. Jeżeli taką rolę przyjmiemy, właśnie taką postać sługi, to myślę, że nasze życie może być jakościowo znacznie lepsze, niż gdybyśmy właśnie takiej postawy na co dzień nie przyjmowali. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy patrząc na Chrystusa, umieli się uniżyć zarówno w kontekście świata wokół nas, jak i w kontekście drugiego człowieka. Życzę nam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.